Mamy 31 maja 2022 roku. Maciej Smetoch, zapraszam na Oaza News. 7 maja odbyła się akcja Czytamy Słowo Życia. Podczas transmisji internetowej Słowo Boże czytali m.in. Oazowicze, Domowy Kościół czy ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. 7 maja w kaplicy sióstr karmelitanek Włosych w Gdyni miało miejsce wspólnotowe wydarzenie, które połączyło trzy środowiska, trzy wspólnoty. Wspólnotę gospodarzy, miejsca gospodyń, miejsca sióstr karmelitanek Włosych, wspólnotę Stowarzyszenia Kacki, rodzinę, wspólnotę Ruchu Światło Życie. A tym, co nas połączyło, było wspólne czytanie Słowa Bożego, konkretnie Ewangelii według świętego Łukasza. W ten sposób zakończyliśmy 14 tydzień biblijny na terenie archidiecezji gdańskiej i włączyliśmy się też jako te trzy wspólnoty, wydarzenie, które już ma kilka lat swojej tradycji i nazywa się Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. Przeczytaliśmy całą Ewangelię według świętego Łukasza, rozpoczął jej lekturę, jej czytanie ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, który był z nami w czasie tego wydarzenia. Był z nami również pan minister Jarosław Selin, który przeczytał również jeden z fragmentów Ewangelii, ale też, co bardzo dla nas było cenne, podzielił się swoim świadectwem, świadectwem tego, jak było w jego życiu z lekturą Słowa Bożego. Czytały rodziny, dzieci, młodzież, przyjaciele, a poszczególne fragmenty przerywane były muzyką w aranżacji i wykonaniu ojca i syna, czyli Cezarego i Franciszka Paciorków. Jeżeli jeszcze nie trafiliście na to nagranie, to zapraszamy Was na kanał YouTube Kurtyna Mały Kack, gdzie całe zarejestrowane to blisko 4-godzinne wydarzenie jest dostępne, żeby to Słowo Boże, które wybrzmiało w kaplicy Gdyńskiego Karmelu, szło dalej w świat, żeby szło aż na krańce świata. Od 20 do 21 maja w Żukowie odbyła się ostatnia w tym roku formacyjnym Szkoła Animatora. Tematem ostatniej Szkoły Animatora była nowa kultura. I podczas tej szkoły rozważaliśmy właśnie to, że nowa kultura jest formą świadectwa i ewangelizacji przede wszystkim dla członków wspólnoty Ruchu Światło Życie i w ogóle całej wspólnoty ruchu. I poprzez to stworzymy Bożą przestrzeń wokół naszego życia. Również podczas tej szkoły animatora mieliśmy bardzo ciekawe warsztaty o rozwiązywaniu konfliktów w diakoniach posługujących czy to na parafii, czy to na rekolekcjach. Liczymy, że będzie to przynosiło piękne owoce w naszych wspólnotach. W ostatni weekend miesiąca, od 27 do 29 maja w Sychowie, odbyła się oaza modlitwy o temacie przewodnim Idź i Głoś. Szczęść Boże! Jesteśmy właśnie w Sychowie na oazie modlitwy. Dzisiaj mamy dokładnie 28 dzień maja i przeżywamy tutaj te rekolekcje. Przeżywamy je pod hasłem Idź i Głoś. Wiemy, że aby pójść i głosić, to najpierw musimy z kimś przebywać, aby się nim napełnić. Zgromadziliśmy się tutaj wczoraj i wczoraj takim głównym punktem dnia były nasze modlitwy wieczorne, podczas których można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a także wszyscy zostaliśmy powierzeni Panu Jezusowi. Dzisiaj od rana pracujemy i uczymy się ewangelizacji. Takim ciekawym punktem dnia była wyprawa otwartych oczu, podczas której w małych grupach wykonywaliśmy różne zadania. Ich rezultaty jeszcze przed nami. Bardzo się cieszymy, że te nasze rekolekcje kończą się akurat w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego. Jeśli sięgniemy do Ewangelii z dnia jutrzejszego, to właśnie jest to też Ewangelia rozesłania. I my chcemy z tą Ewangelią właśnie wrócić wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas pośle, gdzie postawi nam konkretnych ludzi. I za ten czas, w tej pięknej scenerii, jesteśmy Panu Bogu niezmiernie wdzięczni. No i szykujemy się już powoli do rekolekcji letnich. Mamy taki właśnie przedsmak za sobą. Jesteśmy zmotywowani, by niebawem zobaczyć się na wakacyjnych rekolekcjach. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez ruch w ubiegłym miesiącu. Zapraszamy do zapisów na rekolekcje oraz śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Oaza News już za miesiąc.
Specjalnie dla Państwa Maciej Smętoch.